Witam Państwa. Chciałbym Państwu zaprezentować moją Honda Civic z silnikiem diesla 2,2 litra. Tak oto prezentuje się samochód. Auto praktycznie w pełnej wersji wyposażeniowej z większością możliwych dodatków, z charakterystycznymi dwoma wydechami. Przy tych mocniejszych silnikach w Hondach Civic instalowano taki wydech. Proszę bardzo, tak prezentuje się samochód. Z charakterystycznych rzeczy auto oczywiście posiada ksenonowe reflektory, spryskiwacze reflektorów, elektrycznie składane lusterka. Może tego dobrze nie będzie widać, ale auto posiada również szklany dach. Do auta jest jeszcze drugi komplet opon zimowych, również na osobnych felgach. Może spróbujemy wsiąść do auta. A zanim wsiądę, jeszcze spróbuję Państwu pokazać rzeczy, ewentualne wady, o których wiem. Mianowicie tutaj mamy taką zaprawkę lakierniczą, leciutkie otarcie na zderzaku. I drugi element na parkingu. Taka maleńka wgniotka. Proszę bardzo. To z takich zewnętrznych elementów, które bezpośrednio na pewno są wadliwe. Teraz spróbujemy, wsiądziemy sobie do auta. Tak wygląda auto w środku. Proszę bardzo. Troszeczkę, że będzie niefortunnie, chciałbym zapalić auto. Proszę bardzo. Ok. Może zanim ruszymy, jeszcze pokażę Państwu, jak wygląda silnik, ale odpalimy od razu samochód. Ok, wciskam guzik. Proszę bardzo. Tak to w tej chwili wygląda w środku. Ok. Tutaj pokażemy jeszcze możliwość zamknięcia oczywiście dachu. Proszę bardzo. Wyjdziemy na zewnątrz. Klasyczny dźwięk diesla. Wyłącza się klimatyzacja. Według mojej wiedzy i z tego co widzę też, absolutnie w aucie nie ma żadnych wycieków. Światła ksenonowe. Zamkniemy klapę. Proszę bardzo. Bardzo ładne alufelgi. Ok. Spróbujemy autkiem się troszeczkę przejechać, kawałeczek. Jeszcze z istotnych aspektów pokażemy, co jest w środku. Proszę bardzo, tutaj mamy składane lusterka.
możemy sobie te lusterka bardzo fajnie, na przykład na parkingu jakimś zatłoczonym, oczywiście złożyć. Sterowane szyby, jedna, druga, oczywiście również z tyłu. Z fajnych elementów, które auto posiada, mamy grzane fotele. Proszę bardzo. Bardzo szybko fotele robią się bardzo ciepłe. Oczywiście sterowanie w kierownicy radiem, tempomat. To tak wygląda. Ok, ale nie chcę, żeby nam tutaj radio zagłuszało pracę silnika. Spróbujmy się kawałek przejechać. Oczywiście no, teraz będę prowadził i trzymał kamerę, więc nie jest to może zbyt profesjonalne. Idziemy na takiej niewielkiej dróżce osiedlowej. Tak to wygląda. Charakterystyczny dźwięk diesla oczywiście. Licznik. Wciskając gaz, auto natychmiast nabiera dużej prędkości. Jest to bardzo mocny silnik. Oczywiście maleńka uliczka, więc nie chcę tutaj absolutnie szarżować. A zawieszenie, jak to w Hondzie, jest bardzo twarde. Nie wszyscy takie zawieszenie lubią, ale na pewno wrażenia z jazdy są bardzo pozytywne. Zawrócimy na rondzie. Tutaj mamy klasyczne terenowe auto, które chyba boi się o swoje zawieszenie. Przejeżdża wolniej niż ja. A o zawieszenie oczywiście proszę się nie obawiać, jest w idealnym stanie. Przy ostatnim przeglądzie stwierdzono, że te amortyzatory są w lepszym stanie niż w niejednym nowym aucie. Także tutaj nie ma żadnych obaw. Wygląda przejażdżka Hondą tak pokrótce. Oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany zakupem, możemy się wybrać do dowolnego warsztatu w celu sprawdzenia pojazdu. No i tak wygląda przejażdżka Hondą. Może niezbyt profesjonalnie nagrane, bo jadę i trzymam kamerę, ale wszystko co. Myślę, że większość rzeczy, które chciałem pokazać. Otwierany dach. Proszę bardzo. Możemy złożyć lusterka. Klimatyzacja jest w pełni sprawna. Chłodzi. Dwustrefowa. Na fotelach były przez cały okres użytkowania pokrowce. Teraz je ściągnąłem, ale pokrowce oczywiście są w bagażniku i czekają też na nowego właściciela.
z mojej strony to wszystko. Postaram się jeszcze zrobić parę zdjęć auta.